11. edycja Trąbek w Trąbkach zapisze się w historii jako pierwsza, na której zagrano przyszły hejnał Trąbek Wielkich. Spośród ponad 80 propozycji nadesłanych z całego kraju wyłoniono 10, które zostały zaprezentowane publiczności na żywo. To z nich jury wybrało zwycięski hejnał. Mamy dzisiaj konkurs na hejnał Trąbek Wielkich. Mam nadzieję, że będzie to obowiązujący hejnał dla wszystkich mieszkańców, rozpoznawalny. Będzie to też coś, co będzie pobudzało naszą tożsamość jako mieszkańców całej gminy Trąbki Wielkie. No, oczywiście sporo atrakcji. Głównymi artystami wieczora jest zespół Bratanki, ale oprócz tego dyskoteka i wiele innych atrakcji. Mam nadzieję, że pogoda nam również dopisze, no i zabawa będzie z pewnością udana. To niesłychana, wspaniała inicjatywa. Zorganizowanie konkursu kompozytorskiego pod patronatem Akademii, no to wspaniały pomysł. Ogromnie się cieszę, że brałem w tym udział i mogę pogratulować tutaj wójtowi i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy. Z przyjemnością posłucham hejnału już tak w życiu, prawda, kiedy on zabrzmi na Radzie Gminy czy z okazji jakichś uroczystości. Cieszę się z tego, że 11. edycja Trąbki w Trąbkach spowodowała, iż mamy hejnał gminy. Myślę, że tego typu projekty warto by było realizować nie tylko w gminie Trąbki Wielkie. Mieliśmy okazję porozmawiać z pomorskim kompozytorem, którego dzieło zajęło miejsce na podium. Oczywiście jestem zadowolony ze zdobycia trzeciej nagrody. Uważam, że każde tego typu wyróżnienie jest ważne i cenne dla kompozytora. Jest to po prostu znak, że nasza twórczość, mimo że na przykład nie spełnia tych najwyższych wymagań dotyczących pierwszego miejsca, to jednak jest dostrzeżona i w jakiś sposób, chociaż właśnie tak, i doceniony. Jestem bardzo zadowolony z tej nagrody. Bardzo się cieszę. A jak bawią się mieszkańcy? No jesteśmy zadowoleni, bo jest impreza cały czas. Rok w rok tu jestem. No. Super imprezy mamy zawsze. Wójt o nas dba i pan dyrektor Gosir. I mamy bardzo fajny klub seniora. Bawimy się, jeździmy i przychodzimy na wszystkie biesiady i na wszystko, co tutaj się odbywa. Odbyło się również rozdanie pucharów za współzawodnictwo sołectw. Nagrodzono 10 najlepszych z 25, które brały udział. Największy puchar za zajęcie pierwszego miejsca otrzymały Trąbki Małe. Spore emocje wśród młodzieży wzbudziło rozstrzygnięcie finału turnieju Trąbimy o Bezpieczeństwie. I nic w tym dziwnego, mogąc zobaczyć atrakcyjne nagrody czekające na zwycięzców. Gratulujemy! Znalazł się też kącik dla miłośników motoryzacji. Gwiazdami wieczoru był zespół Bratanki. Trąbki w Trąbkach to już ponad dekada imprez na czele z instrumentami dętymi. Tak trzymać. Polecamy również zobaczyć zeszłoroczną imprezę Trąbek w Trąbkach oraz zawody sołectw w Pawłowie w gminie Trąbki Wielkie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.